Przestrzeń, w której się znajdujemy, dwa lata temu była pustą kamienicą, która została przejęta przez rzekomych spadkobierców i specjalnie była doprowadzana do ruiny, prawdopodobnie po to, aby w jej miejsce wstawić jakiś biurowiec czy jakiś bank. A to nam chyba działa? Na Syrenie jest mnóstwo zepsutych rzeczy. Właściwie ciągle używamy przedmiotów i ciągle się coś psuje. I cały czas przydaje się tutaj bardzo dużo jakichś takich praktycznych, drobnych napraw i praktycznej pracy. Widać, że po prostu Squot jest w kiepskim stanie i dlatego wymaga bardzo dużo pracy. Mieszkańcy starają sobie z tym radzić sami. Stwierdziliśmy, że chętnie im użyczymy naszej wiedzy i umiejętności. Między innymi zepsuł się bojler do podgrzewania wody. Jest to specyficzny bojler, gdzie wodę grzejemy na palenisku. Typowe dla bojlerów, bo bojlery po pewnym czasie po prostu zaczynają przeciekać. Tylko za wszelką cenę będziemy chciały go uratować. Daj nam to wiadro szybko. Chciałybyśmy naszą pracą pokazać trochę, że kiedyś naprawialiśmy, a nie wyrzucaliśmy rzeczy i że tak naprawdę wiele z przedmiotów, które mamy w domu i które uległy jakiejś tam usterce, można po prostu łatwym nawet sposobem przywrócić do życia, a nie wymieniać. No. Początkowo właściciele bojlera naprawili go epoksypolem, który się nie nadaje do tego, ponieważ nie wytrzymuje wysokich temperatur, więc musiałyśmy to wszystko zedrzeć, co zresztą było kłopotliwe trochę. To, czego Julka teraz używa, to służy do naprawy rur wydechowych, pieców, kominków. Tutaj jest napisane, że 1200 stopni Celsjusza wytrzyma. No i byłoby bardzo dobrze, gdyby tyle wytrzymał naprawdę. Postanowiłyśmy zrobić jeszcze taką suszarkę do ubrań. Bardzo prosta konstrukcja z trzech patyczków. Tutaj będą linki rozciągnięte, będzie można powiesić ręcznik i to będzie szybciej na pewno schło. Super, jak wam się ten? Zrobiliśmy wam wieszaczek. Nie wiem, czy to jest suszarka. Tak, bo tutaj idzie ciepło, jak się pali, tak. No i można suszyć ręczniki. Taki pęd do tego, aby kupować ciągle nowe przedmioty. Konsumpcjonizm jest obciążony wielkimi kosztami społecznymi. Bardzo mi się podoba pomysł, żeby starać się tworzyć przedmioty lepszej jakości, a stare w miarę możliwości naprawiać.